Tadam, korzystając z dobrodziejstw cywilizacji zachodniej i wschodniej, europejskiej, gram sobie w Hearthstone'a na mojej komórce. Mam komórkę, która obsługuje w ogóle Hearthstone'a, a mogę wysyłać e-maile. I tutaj, korzystając z mojej talii skonstruowanej na żywo, na live'ie, więc bez użycia mózgu, wkroczyłem jak na razie. To jest moje najlepsze otwarcie w ogóle ever na arenie. Dwa zwycięstwa, zero przegranych. Limit szczęścia został wyczerpany i teraz będziecie mi towarzyszyć w pięknej drodze na dno. Witam, Maciej Mokuła. Powiedz, że to Nvidia Shield. I co, powiem i tyle, nikogo to nie obchodzi. Czy to nie jest Intel, to jest PC, bo jest 60 klatek, których wy nie widzicie, bo po co? Po co marnować się, pustować? No. Zobaczmy, Oking. Zmagamy się tutaj ze Stream Hunterami, z ludźmi, którzy mają grać. I z tym, że talia jest bez sensu. To jest fajne, to jest. To oczywiście jest fajne, czy dojdę do takiego punktu. Zostawmy to, zobaczmy, co się stanie. To jest talia beka i w ogóle śmiesznie. Przeciwnik wybiera, przeciwnik myśli. To jest przerażające. Ogólnie co, przy tej talii, takiej mądrości, jak ktoś nic nie wie, takie rzeczy mówi. Mogę sobie dowolnie wywalać te karty. Zobaczmy, co się stanie, kiedy damy mu tutaj na pożarcie giermka Argentu. Argent to jakiś środek do mycia naczyń chyba. Pięknie, czyli chochliki się już wysrały. Mam taką talię, kartę, która przywywa, daje mi do ręki demonki. I to są wszystkie demony, które mam w tej talii. Okej, coś się dzieje, mamy jakieś otwarcie. Jej, będzie wyjście z tego. Ok, ekscytujące. Nie spodziewałem się takiego czegoś. No, to jeszcze sobie dobierzmy, póki jest fajnie. O, zwierzątko jest. I masz, wpysk. 2-2, idziemy równo. Ja mam więcej kart, on ma mniej kart. Chociaż, jakby się uprzeć. Pojawiła się bestia. 2-3. To będzie śmieszne, jak to się pojawi. O to chyba chodzi, bo tutaj nic innego się nie podzieje. To jest talia zrobiona z wykorzystaniem takich algorytmów, które ja nazywam kobiecą intuicją. Wydało mi się, że to z tego, co mi tam podsyłali, ma jakiś sens. Okej, jest bicie na twarz. Całkiem słusznie, bo przeciwnik o tym nie wie. Ja nie mam jak się leczyć. Dwa demony w talii, no to nie ma sensu. Duży ludzik do masakrowania. I tak, to zagwarantuje mu to. No to. O, ładnie. On będzie demolował je z każdą sekundą, tracąc jeden zdrowia. To pójdzie na mordę. No to jest oczywiste, prawda? Zobaczymy, jak to się skończy. Co to jest? Pierwszy raz takie coś widzę. Przyzwij losowego co? Śliczne. Ile losowego? Koszcie 1. Dziękuję, bardzo ładny. Powiem, że wzruszające. Jakbym miał takie... Zabił. No i mamy teraz taką talię do zmasakrowania tego totalnie. Tutaj niestety to nie siądzie. Raz, dwa, trzy. I tak sobie schodzimy z kart. Śmieszne takie. Tutaj piesek atakuje. Zróbmy takie i zróbmy takie i nie myślmy o przyszłości, tylko idźmy w teraźniejszość. Czy nie myślmy to jest słowo klucz grając z tą talią. Zdechło, zdechło, do czego już zmierzał? Zabijesz mi tego ludzika, żebym nie mógł zabić ci tego ludzika. Tu jest kucyk raptor. Bagienny, dodajmy. Lol, okej, będziemy mordować Raptora. Bardzo sprytne, Raptor był moją właśnie kartą przetargową. Bardzo, bardzo sprytne. No uderz! Trzy, my jedziemy dalej po mordzie. On pewnie myśli, to jest przerażające. Przeciwnik, który myśli. I co teraz się stanie? Okej, rozpoczyna się kombo łamanie z tym gównem. No to jesteśmy w dupie, to jest bardzo dobry build. Ale tutaj niespodziewanie.
a wild coś tam appears. To jest bardzo dobre. Jakby to sprytnie rozegrać, żeby się nie ośmieszyć. Możemy zrobić tak. Zatkało? Zatkało. Możemy wyciszyć mordę. Wtedy spokojnie możemy skasować tego, to ma normalnie domyślnie 2. Więc to zabijamy tym. Na śmierć. To zabijamy tym. I mamy super sowę, super ludzika, super partię. To jest super partię, to jest droga na dno. I co teraz? Ginie sowa. Na stówę, to jest śmierć sowy. Nie, śmierć kogoś innego, śmierć pana tutaj. Brojne są jeszcze szarże, wszystko umiera. Czy ja przewidziałem jakieś obszarówki? Czy Bóg mi... Okej, ostatnie tutaj zagranie słonika, czy to jest? To jest smog, głodny smog. To wszystko, czyli jedynko coś tam jeszcze zagrać, mam jakąś asa w rękawie? Asa w... gra w karty, asa. Ach, Ragnarosa, przepraszam, miało być, ktoś mnie podgląda w ogóle. Czemu zabił 3-2, a nie 5-2? Nie wiem, dobrze zrobił. Myśli. Twój stary myśli. Pięćki teksty, twój stary. Zapłaciłbym grę pieniądze, żeby można było się obrażać. Żeby tutaj doszły takie wulgaryzmy. Pamiętaj, odpamiętaj. Tak, mam kilka dobrych kart. Ukrycie. Wow, okej, to było dobre. To było dobre. No bo mi tutaj niszczy moje całą strategię. To tak, mam takie upośledzone demony. To będą dwa gówno zwierzątka. Na początku twojej tury, czyli to może jest łatwo zginąć. Z tego wyjdzie jakieś zwierzę. No jesteśmy w fazie GG. Jak ma obszarówkę, powinien mieć, że masakruje wszystko za jeden, to to wszystko zginie. Ochronił słonia. Bardzo ładnie, zejdziemy teraz trochę niżej. No mam taką drobnicę. Drobnica służy. Że pogryź mu palcem. Okej. Okay. Jakby co to jest do dobicia. Dobrze. On myśli, że jest sprytny, ale nie wie, że mam asa w rękawie. Okej, okay, pojawia się mały słoń. Jest taka faza, daj stronnikowi prowokację. Skurczysyn. Ale to nie, to ominiemy. Jeden strzał chyba omija to. Oby tak było, oby Jezus mi sprzyjał. No i co? I jajco, panie Tomaszu. 2. Tutaj się okaleczmy. Pojawia się moja ulubiona jednostka. Zwierzątko, które daje mi dużo, dużo zdrowia. No i co ty na to, Walduś? W kurde, ej, zajebiste, tylko że wszyscy teraz zginą, kiedy zginie... Gul! Żegnamy, do widzenia. Niesamowita partia. Czy on pomyśli? Nie, wiedziałem, że tak zrobi. I zostaje z jedną niesamowitą talią. Incredible Talia. W tej turze. No, rychło w czas. Rychło w... A nie, dobrze, dobrze rozegrał. Czekamy na otchłań. Okej, przyjmij żydownika. 2 demony, czyli 2 małe cygany, które ledwo co mają... Nie! Bóg istnieje! Nie wierzyłem, nie wierzyłem do dzisiaj. I bądźmy dobrej myśli. Jest. Nice. Niesamowicie, przynajmniej będą emocje do końca. Klikajcie w subki, żeby zobaczyć więcej tego typu partii. On musi myśleć. Pewnie zapłacił za tą partię. Ojej, ojej, rozbijemy bank. Zabijemy świnie. Stworzymy niesam... Incredible. O, będzie widzę ten. Idziemy tutaj na... To z GG. To z GG. Rozwala bank. Ty masz jeszcze tutaj. Rozwalił. Nie! Nie rozwalił. No możemy się pozbyć tego i uśmiercić. Nie wyszło niestety.
Zobacz, a może coś wyjdzie z tego jeszcze? Mam tego, mogę tutaj... To zginie. No i tutaj dopiero się dobre karty. Niestety. Następna, skończmy to. Chcemy dostać tą paczuszkę z tym, z 10 złotymi i czymś tam jeszcze. Sudoku. No. Więc takie przygody w Hearthstone. Czy mam legendy? Nie, bo to, w tym nie, absolutnie. Nie, mam jakąś legendę chyba. Okej, zaczyna się ciekawie. To jest to moja najlepsza karta. Mam jakąś legendę. Wiem, że jak ginie, to przyzywa jakiegoś tam pieska z tych, z murów. Jak mieć 3 zwycięstwa, to będzie mój życiowy rekord w ogóle. Za mało grubych milionów. To nie ma znaczenia. Nie miałem kompletnie jak grać tym łysym z tą całą tutaj przywołaniem tych murzynów. Myśli. No nic nie masz, masz kartę od 2. Widzę to w twoich oczach. Poker face. Pośmiejemy się z... A po co to ja zrobiłem? A nie, dobrze zrobiłem, bo miałem za 2. Okej, pośmiejemy się z nich. No i co, wystawisz kartę, ja ci to wszystko rozwalę. Wszystko to będzie rozwalone. Zobaczmy. No i co? Zniszcz broń. Aha. Następuje anihilacja, krótko mówiąc. No, muszę tak zrobić. Dzięki temu mogę teraz wyjść z ukrytym Tomaszem. Mamy takie tarty, coś wystawiamy, to kasujemy, coś wystawiamy, to kasujemy. I tak w kółko. Czy warto to teraz skasować? Zaraz. Plus ten jeden... Daj, zacznijmy od raptorka, który jest słodki. On będzie musiał to dobić tym, chyba że jakaś obszarówka wyjdzie. Więc będzie do tyłu, a my będziemy raptorkiem bili po tej twarzy i bili, i bili, i bili. No. I co wystawi za 2? Czy będziemy z tego zadowoleni? Takie gówno, trochę powiem. O, jest moja ulubiona karta. Obszaru, ten jak to się nazywa? Unikat, coś takiego. Czas na łomot. No to czas na łomot. Któryś z nich będzie miał problemy, chyba że pojawi się jakiś... No, może mieć jakieś ciekawe karty. No właśnie. Śmieszne karty takie wyszły. No ale w tym momencie przychodzi właśnie tutaj obecność Waldusia. Na to. Zatkało. Aha, tylko tu są te przygody w tym, że on zawsze wypił. A, śmiesznie. Jeden strzał. I on będzie musiał... Aha, tylko tego on tak zginie, więc musimy bić. O, trochę nam pozabija tych ludzików. Bo tak, to będzie to jest do zastrzelenia i potem zabić tego, albo bić po twarzy. No, zobaczymy. On i jego problemy psychiczne. Okej, to było pewne. Jedzie Bain. Tylko, że tak, może być zamiana w gówno. No i kogo zmasakrujesz teraz? Who's gonna be the lewak today? Nikt nie będzie lewakiem!
No to czas odwrócić to wszystko. Niesamowite karty makuły, tak zwane. Srebrna luna nie zginęła, póki my żyjemy. Strzelę sobie jednego. Dobrze, to zdaje pozostali stronnicy, czyli nie ten. No i ma teraz problem psychiczny. Uderzy, zginie. Raz, liczymy. I pewnie jakiś czar, czar z dupy. Nie, nie, jest piesek. Piesek, który odejdzie. Czy tam widać przez chwilę karty, które on dobiera w ogóle? Wydawało mi się, że mignęło mi to, co on ma, ale to może być złudzenie optyczne. To jest dobra karta, jest bezsensownie głupia, nie denerwuje mnie, ale jest spoko. Nie będącemu mechem. A! Co tam? Nie można. To niech sobie siedzi. Wezwałbym... A niech nawala w dupę, po co w sumie to. Pamiętaj, Kelta Las! Raz mogę nie niszczyć wszystkiego. No, no i sytuacja wygląda tak. Tu widzimy dużo kart, tu widzimy mało kart. Jest ten Bane, tylko wiemy, że tutaj się pojawia to zjawisko zamiany w gówno. Ono jest przykre. Ono jest smutne, ono jest denerwujące. Obszarówka. Nie. Następuje osłabienie tutaj sytuacji na polu. Ciekawe. Że na rynku może być nieskończenie... No właśnie, właśnie, właśnie. Furia wichru. Chodź, Bane. Krwawe kopito. Ultra słodka karta, moim zdaniem. A, myślmy przyszłościowo. O, czyli rozpoczyna się stranie chochlikami i my jedziemy. Teraz pytanie, kogo skrzywdzi moja maszyna? Dwa punkty. Prosimy tutaj. Tymczasem... proszę dobić, proszę go dobić, niech się nie męczy. Super urządzenie po prostu. Działo spaczenia. Ulubiona karta, najtańsza. No i tyle. I tutaj jakbyśmy mieli już kończyć, nie daj Boże, no to już nie możemy kończyć. Okej, pojawiają się karty, które tutaj... Te... Furia wichru. Czy miałem jakąś obszarówkę? Czy miałem coś w ogóle dobrego? Umieścić dwa demony. Mogę zabić to gówno, będzie mnie denerwować tylko. Tylko to już jest do zarżnięcia. Co tam masz w sobie? Boska tarcza, super karta. Jeden demon był obszarówką, tylko czy on już zaistniał w tym moim życiu? Zobaczmy. Więc kart nie braknie, o tak, bracia B. Czyli ile to jest? To nie, bo to się zacznie mutować. I będą z tego zawsze problemy. Tochliki zawsze na propsie. A ty stój, bo masz ten... Bane, proszę cię, zrób coś. Czyż to nie jest cudowne? Wycisz zamrożonego, dokładnie. Tak jest. Zamrożącego. 3-2, jeszcze jakieś takie pierdolnięcie i mamy GG. No, ale tutaj widzimy konkret. Moja super karta, która zdycha. O, i zginął. No i ptaszek musi atakować w mordę. Zmuśmy go do jakichś tam głupich ruchów. Zepsujmy mu całą zabawę związaną z tą inicjatywą. Pozbądźmy się tego gówna. Co jeszcze?
worgen zwany pożądaniem i nasza talia do kasowania. No i raz w twarz to nie gej. 4-4. Witamy. Obszarówka. Co to jest? Co to za zwierzątko? Sekret. Dostanie 8 pancerzów. Zobaczmy, co do tego doszło. Albo zginie, to wróci jako nowonarodzone dziecko. Ciekawe, robią się strasznie ciekawe. Obyście żyliśmy w ciekawych czasach. Chyba, że pojawi się moja ulubiona karta na O. Fuck, co tu się teraz podziało? 9, nie? 3, 5, i liczymy, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Super. No, trzeba będzie bić w tę mordę. Nic się nie dzieje. 2. I... zginął. Zginął, po prostu zginął, zajebiście. Zagrajmy tym. Nie zduplikował się. Uderzmy w twarz. Nie boli. I mamy tutaj nasze kombo łamanie życia. Dobra. No i zobaczmy. Schodzimy do raz, dwa, trzy. Umierasz ty. Prawdopodobnie sekret do kasowania czarów. Jest ewentualnie, że jak odbierze krytyczne obrażenia, to dostaje nagle milion nieskończoności. I tak dalej. Ma zagwozdkę. No potyczki są, to nie jest przynajmniej takie dostawanie w dupę w nieskończoność. Dwa. Jest pewny siebie. Pewny siebie. Kosztuje 0 zł, no nie zagrasz już, dwa pająki. To jest to, wabank. Wabank, wabank. No jedyne co mogę zrobić, podnosimy o 1, czyli będziemy mieć 5. Ile braknie? Witaj. Do diabła, to jest tylko sąsiedni. A tak nic nie zmienia. Mamy 5 plus... ta matematyka. Raz, dwa, trzy, siedem, osiem, dziewięć. No i co? Czy przeżyje? No cóż, będziemy. Nigdy się nie dowiemy, dopóki nie sprawdzimy tego. Raz, dwa, trzy. Braknie. Nie? Bo tu jest raz, cztery. Ile tu jest liczymy? Raz, dwa, siedem, dziewięć. Kończy mi się czas. Okej, to jest zaklęcie. Trzy. No dobrze, dobrze. Do diabła. Zabija, zabija, możemy wyjść. Co z jaką prowokacją? Dobra, ostatnia. Że pająka, bo Jezu, to zaraz pobanuje. Pająk zmienia się w dwa małe pająki. To nie było do wygrania. Czy mam zamiar skończyć Wolfensteina? Bardzo bym chciał, to jest moje marzenie.
Jezu, wystarczyło pająka. Czy wy nie rozumiecie, że jak zabiję... Czy ktoś mnie poprawi tamtą sytuację? Jak zabiję pająka... Muszę banować teraz ludzi. To przecież ten... On się zmieniał w dwa pająki. To niestety Janusze Hardstone, jeszcze rozumiemy tych, którzy mają te rangi powyżej 10, w sensie, że mniej niż 10, ale tam to jest skandal. O, ta karta czy mi wypadła. Tam było złe rozegranie, jak miał ten lodowego tego Mumina. Można go było faktycznie wyciszyć i Bane by go zgwałcił. To była partia do wygrania. Ale to może... Może nie trafiłem. Czy to jest dobry znak? To musi odlecieć, to jest diabelski ten przyrząd. Co na szczęście wrzucamy? Piskle. Piskle z dupy. Czy nie swędzi Bianyka? Nie, ja jestem tutaj uspokojony raczej, tylko... Boska tarcza... A! Wysikaj się ze mną. Dobrze, no i spokój, ptaszek wrócił do mamusi. On się będzie miał sens istnienia, kiedy będzie ten ludzik, który daje podjęcie do ataku. No i co, uderzysz w twarz, czy uderzysz w ten? Jak uderzysz w twarz, ja się nie wstydzę swojej twarzy. Sekret. Tam są jakieś dewackie rzeczy. Że jak zginie, to zginie. Że jak uderzy, to będzie bolało. Że się odrodzi potwornie z nie wiadomo czym. Uderzmy. Albo celem jest 2-1 jako cel ataku. Czyli ginie moja super panda. Mamy problem, krótko mówiąc. Ale nie do końca. Do końca. No nic, zobaczymy. Klasa, proszę o uwagę. To są takie straty, na które możemy... Kurde, strasznie dobrze wyszedł w ogóle. Wygląda jak szybkie GG. Wygląda jak szybkie GG, dlatego... Tego się pozbędziemy. Niech tam sobie poszaleje i żegnamy i spadaj. Ludzik, który dużo przeżył. Tylko, że wtedy on zabije tego ludzika. Ludzik z boską tarczą. Tu się pozbędziemy, bo to może tworzyć patologię. Czyli nagle da wszystkim tym, jak oni zwają, rekruta srebrnej dłoni. To brzmi jak jakiś taki ten... Eufemistyczne określenie stulejarza, ale spoko. I co? I zginie, tak? Zabije to, zadaj 3 punkty obrażeń, czyli po prostu pojawi się nowy ludzik. Odrodzi się ten cały Mumin. Ostatnie dziecko się wkracza na scenę, super. Powinien uderzyć w twarz dziecko tym, bo się tylko podpimpuje. Bardzo ładnie, my go zabijemy. No i tak to wszyscy umierają. Co to? Czym to chcesz zaatakować? No co ty? Tym? To nie powinno atakować, to przecież ma uśpienie. Okej, okay. Następuje obudzenie. To zaraz zginie. No i co? Mamy tutaj wyrośniętego takiego łebka. Niech to sobie żyje. Zresetujmy całą tal. O, chociaż niespodziewanie... Wkracza New Challenger. Czyli możemy spokojnie tutaj pobudzić Waldka. Czy to może żyć? Niech żyje. Zaatakujmy wreszcie w twarz, bo morale są istotne. I zobaczmy, co teraz się stanie. Oczywiście może go zbufować. Plus 4, plus 2. I będzie taka faza GG wczesna. Albo pojawi się właśnie nasz kochany słoń. Co to jest w ogóle miś? No nic. Śmierć. Ale to zwierzę też ledwo długo nie pożyje. No i uderzanie w twarz, prawda? Takie... Nie, dobierz 2 karty. Okej, mamy przewidywalny przeciwnik. Raptor. Co ja miałem z demonów? Jakąś patologię. Tutaj się nie spodziewamy zbytnio. No, się skończy. Już się skończyły.
Tak. Już się skończyły demony, śmiesznie. No to następuje reset kolejny, nie ma co tutaj... Nie mam, jak, mam jedną tarię, która usuwa takie błędy. I ta karta nazywa się Otchłań. Strasznie ładna, wszystkie sprawdzić. Że 4 plus 4, nie plus 2, nawet 4 plus 4. Nie masz komu dać 4 plus 4, musisz kimś wyjść. I pewnie Ragnaros się pojawi, dzień dobry. Syf się pojawił. Witaj, prowokacja boska tarcza. Super, super boska partia. Ten. Czy strzelamy sobie w stopę dając tego ludzika? Moim zdaniem tak. Jeszcze tu furia wichru. Zróbmy tak, zobaczmy czy będzie otchłań. Nie, ale jest coś niezwykle przyjemnego. Bo jest to. A jeszcze nie, niech sobie to tam hasa po niebieskich pastwiskach. To zdechło. Piskle będzie super pisklęciem. I... O, za mało mamy. Za mało dobra. Witamy. Insowe uderzenie w to zabije wszystko. Plus jakaś obszarówka i tracę 90% kart. Ale to jest arena, nigdy nie wiadomo, co ten pajac będzie miał. O, tutaj zabawa na ten wieczór. Raz udało mi się odpalić dwa naraz. Nie, dziwne, że to nie... Za takie coś powinno się dostawać kartę bonusową. Bardzo ładnie. Wszystko zginęło. No i co ty na to? Golem... Uwaga, pierwsze fajerwerki. No a my wracamy, faza wojny. To strasznie ładne. Tylko, że policzmy, mamy tak. Dwa. Trzy. Liczmy z plus... A, tego daje sąsiednim. A to nie jest tak dobrze. Ale to zawsze jakieś rozwiązanie. Kogo byśmy wykorzystali tak mądrze z Bogiem? Tu. Ponieważ... Kasujemy to gówno. Piskle kasuje to gówno. I odradza się jak Feniks z popiołów. Mając plus 3. Następnie to kasuje to gówno. I czy tego Żyda zostawić? Po co taki człowiek żyje? Po to, żeby to zadawało obrażenia? Na, niby się zawsze powinno oczyszczać. Ale my tego nie chcemy. Raz chcę mieć tą satysfakcję, że go sklepię po mordzie. Czy boi mi się obszarówki? Nie. O! Jest. Kasuj. Nie, raz. Z tego się odrodzi jeden syf. Śmierdziel. Patrzcie, wybuchły prosto w oczy. Okej, okay, Ragnaros. Jakie tam są takie ten? Takie z bombami, co wyskakuje. Jakiś tam szalony bombiarz. Gdy zginie ze sterowników, masz kartę. No bij, uderz. Uderz! Tylko ja i pan srąsacz. Skrzywdził? Co to zrobiło? Co to zrobiło? Na początku... A, przywrócił mi zdrowie. Miło. No... I teraz tak... To pasuje zabić, bo to jest jakieś chamstwo. Raz, dwa i nie ma. Raz. Dwa. I zgodnie z zapowiedziami nie ma. Bane. Mój kochany ideał. Jedyna moja, jak to się nazywa? Ideałka... Legendarka, o. Matka Ziemia jest w dupie. To na początku przyszłej tury. Musieliby się nieźle postarać, żeby go zarżnąć. Więc kontynuujemy koncepcję podróży ku mordzie. Tak będą chcieli zabić Bane'a. Ale żeby nie mieli zbyt łatwo... Co to robi? Dobieram mu kartę? Teraz zobaczyłem, sorry. Lol, tak powiem. Okej, okay, zapraszamy z obszarówkami.
Czy wodzianka? Tak, wodzianka. Jezu, jaki tam tekst na czacie. Ja może pokażę bez komentarza. Jak ktoś znajdzie, to znajdzie. Co tu się dzieje? Jakieś nudy wkleja widzę. Co to za gitara w ogóle? Co tu się stało? Momencik, momencik, momencik. No po to co jest? Od tego oni są. Czy to nie wygląda jak taki wstępny win? O, i potem będę miał te całe jakieś te... Teraz będziemy musiał kasować. Bane się odradza. I zmienia się w tego 4-5. To jest jego w ogóle jakiś brat. To jest Bane Krawie Kopyto, a to jest Cairn Krawie Kopyto. Zginęło. Gdzieś nie do końca, prawda? Niecały, nie wszystek umarł. Tutaj bicie takiego ludzika bezsensowne. Gdy, że Bane'a nie masakrujemy. Coś tutaj czekamy na jakąś dziwną kartą. Nie wiem, że wszystko zginie. Boska tarcza. Umieć losowy sekret. Dzięki Bogu nie widzimy sekretów. Jezu, jak to zadra... Jest! Jest win! Dzięki! Tylko jeszcze najpierw go zaatakuję. Trafić. Nie pomyśl, to są małe ikonki. Tutaj... I gdzie są hejterzy? Ludzie zapowiadają, że Talia nie wygra, a tutaj proszę. Jezu, dostanę do jakiegoś, nie wiem, może... Znakomicie przemyśla Natalia. Wspaniała, jedna z ciekawszych. W ogóle lol, przerażający inferno, złoty. Będzie można, babci dam na ten, na jak będzie odpust w parafii. 3 zwycięstwa, wiecie, to ja nie wygrałem. To sobie zrobię screenshota. No, a tutaj dla tuby na razie się pożegnamy, bo to jest tak dużo, tyle emocji. Nie wiem, czy to idzie 40 minut taki materiał. Wow. Wow. Więc pamiętajcie subować, palić, sadzić i tak dalej. Hej.